Dobra. To runda numer 2. E6. E6, no to N. Jest N. O, tu musimy lecieć. Dobra. Put your hands in the air. And body in the air. Put your hands in the air. Dzisiaj trochę zboczę z kursu, wiecie. To powiedział, że ktoś mi mówi ostatnio, że z shiftem się szybciej spada. Dobrze, że to nie jest breaking point, bo bym co kurde urwał nogi, gdybym grał w armę. Czy w tym sklepie coś jest? Ja się na tym nie znam. Chyba nie ma nic, kurde. A nie, czekajcie, tu zawsze było coś u góry. Ja tu kiedyś tyle typów zabiłem. Dobra. 380 to jest to, co mówiła ta Junka, żeby nie brać. Coś znalazłem, jakąś skrzynkę dostałem. Skrzynia skarbu. Może to jest do mojej, nie wiem kurde, jak te bronie, która jest która. Czy tu gdzieś mogą być jakieś bronie fajne na ziemi? Szukam. Granaty. Jest git, powiem wam. Fajnie. 9 mm rounds i to jest właśnie to, na co ja liczyłem dzisiaj. Dobra. Pas biodrowy, tak zwany kołczan prawilności. Ktoś tu jest, kurde. Co to za broń śmieszna? Boże, to ja nikogo z tego nie zabiję. Ta broń ma chyba 500 milionów lat. Z czasów dinozaurów jeszcze. Jak naziści jeździli na dinozaurach, to musiały być te czasy, kiedy tą broń wynaleziono. Boże, tam jest koleś. Tam. Może tu podejdzie. Będę go śledził. Stój, bo cię zastrzelę, ziomeczku. Kurde! Gdzie ja strzelam? Boże święty. Miej stać, a nie się trzęść, kurde, na boki leszczu. Musiałem go zabić. O, kolejny granat. Wyjdę bokiem. Jestem tu.
w gówno. Pistolet, nic więcej, fuck. To z barów, o! To mi się przyda, to jest super apteczka. Ja w ogóle nic nie słyszę w tej grze, gdzie tu jest jakieś audio? O fuck, jest już zielona strefa. Dobra. Musimy tam iść. Tu i w prawo. Bo to Soul, on gra po swoim. O co wam chodzi? Weź granę w rękę i się zastanuj, kurde. Chyba ty się zastanuj się. To jest dobrze. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. O, to jest to. Nie, kurde. Coś czuję, że shotgun będzie w kiblu męskim. Nie, kurde, może jakaś panna gnata zostawiła w kiblu, nie. Nie ma gnata w kiblu. Brakuje mi żmija, wiecie. Teraz dopiero tak żmiju to specjalnie zrobił. Teraz, gdy go nie ma, już wiem, że mi go brakuje po prostu. Brakuje mi go jak wężyka takiego. Dwie apteczki, kurna, to jest dla mnie coś. D5, gdzie jestem? D5. No i dobrze, no to teraz muszę iść na... o, tam coś przejechało. Policyjny. Stróż prawa, mogę się czuć bezpiecznie tu. Patrzcie, co on tam robi. Ziomuś nie wie, co się z nim dzieje, kurde. Co on zrobił? Ten samochód tam stoi. A on gdzie jest? On zginął? Posadź gnata w kiblu, posadź gnata w kiblu. A, czy zgrzmił mi oddał skina? Wiecie co? Oddał mi 30 zł, mi oddał za niego. To do mnie? Czy obok mnie? Ha, ha, ha! Do mnie czy koło mnie, ziomeczek? Kurde, już tylko 50 zostało. Mogę się czuć prawie jak zwycięzca, już na pół metku jestem. Ciągle jestem w D5, jak to możliwe? Fuck, to jeszcze mam kawałek. Dostałem cynię, że na serwerze są dwaj Stream Hunterzy. Wiecie co, w Battle Royale jest o tyle dobrze, że ci Stream Hunterzy zazwyczaj giną. Bo ich ktoś inny zabija, nie? Więc ogólnie jest git wtedy. Toksyczny gaz został uwolniony. Ktoś nie wyciągnął gnata z kibla. No i się zaczęła gra. Gdyby gnacik leżał w kiblu,
i został wyłowiony przez kogoś, to by nie doszło do tego. A teraz skażenie normalnie całej mapy nastąpi. I na końcu się takie kółko zacieśnia i ono wskazuje tego, kto Gnata zostawił. Jest ostatnią osobą na mapie. I ten duch taki zielony do niego dolatuje i mówi: czemu Gnata zostawiłeś? E5. No, tak mówi. Czemu Gnata zostawiłeś? I on wtedy stoi przed tym duchem i musi się wytłumaczyć. Jak się wytłumaczy, to dostaje kluczyk do skrzynki, a jak nie się w nią wytłumaczy, to się dusi. I umiera. O, kto ma taki fajny te? Tańcuj ze żmijami, Koko. Piłbie Gogo. To jest jakiś samochód. Tam jedzie samochód policyjny. Dobra, jak przypadkiem z E5 wyjdę, to już będzie dobrze. Leszczyk. O fuck, jak krwawie. Kurde, on tu zdąży podejść. Dobra. Kurde, nie. Ach, nie dałem rady. Nie wiedziałem, że ten granat się tak długo rzuca, wiecie? Szkoda. Szkoda, szkoda.